tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.co. Jak byłem na biegu Orawa Trail w Twardoszynie, który startował z Twardoszyna i biegłem przez słowackie tam jakieś wierchy do, do Witowa, nieopodal Zakopanego. To w słowackim lidlu e, zakupiłem sobie zlatego bażanta, Oryginal ze, Słow ze Słowacji. Dlaczego? Dlatego, że usłyszałem, że e, zlaty Bażan zaczął się reklamować, że je znowu je chorki Eee, czyli, że znowu jest gorzki, a był sladki, a teraz jest chorki, eee, i że nowa receptura, i że to jest zupełnie inne piwo niż było. No to mówię, jak już kupować, to kupować u źródła, czyli, kupi... czyli nie kupować zlatego barzanta w Polsce, tylko kupić go na Słowacji. No i tak kupiłem desitkę, czyli zlaty barzant Svetle i laty barzant słoweński Leżjak. E, I teraz uwaga, uwaga. E, dziesiątka kosztuje 89 eurocentów, o, czyli tak e, jakieś trzy z hakiem, dobrym hakiem, e, a e, dwunastka kosztuje euro 15, czyli piątaka w Lidlu. Ale to nie wszystko, bo oba te piwa są obłożone kaucją na puszkę w wysokości 15 eurocentów. Tak. 15 eurocentów to jest jakieś 60-70 groszy, których już nie odzyskam, bo przecież nie będę jechał z tymi dwiema puszeczkami do Słowacji. Także wiecie, są dużo, dużo jest minusów, czyli generalnie piwa nie są tanie. Nie są tanie, to, to wychodzi gdzieś koło piątki, to wychodzi ponad 5. Grubo ponad 5. Zobaczymy, czy chociaż są warte. Czy, wa czy warto za nie było tyle zapłacić? Czy rzeczywiście smakują lepiej niż e, koncerniaki? E, mamy pełnię informacji. Naprawdę niektóre browary kraftowe w Polsce mogłyby się uczyć. Ekstrakt 10, alkohol 4.1, farba, czyli barwa 12,5 EBC, Horkost 23 EBU. Oni mówią EBU, dlatego że to są. European bitter, Bitterness Units, a nie International, ale są tożsame IBU, więc możemy przyjąć, że tu jest 23 IBU, a tutaj z kolei mamy 12, tylko 4,7% alkoholu, tylko 4,7% poniżej 5 z 12, to jest naprawdę mało. Horkost hor 32 EBU, farba 12 EBC, a tu jest farba 12,5, czyli teoretycznie nawet jest, jest ta dziesiątka. Um, E, ta dziesiątka jest nawet ciutkę ciemniejsza. E, Złożenie, czyli skład: woda, jaćmenny slat, achmelowe produkty all mold, żadnych dodatków niesłodowanych. E, jak w przypadku dwunastki to samo. Woda, jaćmenny slat, achmelowe produkty wszystko. E, I tutaj nowa receptura so słowenskim chmelom. Słowackim, a nie słowackim. Nie słowensko, tylko. Yy, czekaj. Nie, słowenskim chmelom. Bo już myślałem, że to jest ze słoweńskim miel, ale nie. To jest ze słowackim chmielem. To nawet nie wiedziałem, że, yy, że yy, oni mają swoje, yy, swoje. swoje słowackie chmiele. No ale w sumie, dlaczego by mieli nie mieć, nie? Klimat y, y, chyba ok, no bo jeżeli można uprawiać na Lubelszczyźnie, można uprawiać na Słowenii, a Słowacja jest pomiędzy, no to czemu by nie można było na Słowacji uprawiać chmielu? E, Słoweński leżak i ze słowackim chmielą, czyli Słowen słowackim. Ze słowackim chmielem. Dobra. Y, no to y, 100% hurbanowski slat, czyli słód z Hurbanowa. W Hurbanowie jest. Y, Kurbanowie jest yy, browar, yy, bazant i jest kurka, rurka. Ja mam tutaj taki specjalny otwieracz, który właśnie służy też do otwierania puszek. Otwieracz do kwisza ma tutaj takie specjalne do podważania puszki, znaczy tego, tej zawleczki. Dobra, desitka. Złocisty, idealnie klarowny, obfita czapa piany, drobno-pęcherzykowa. Wygląda dobrze. Przyjemnie, słodowo, prawie jak trybunał eksport. <grymna> Spróbujmy. Jest goryczka w pierwszym łyku. Jest słodowość. Nie czuć. Malizną tego piwa. To jest tylko desitka, która ma 4% alkoholu, 4,1%. Ale obawiam się, że kładzie wszystkie nasze koncerniaki, koncerniaki jasne. Wszystkie nasze jasne lagery przez tyskie, żywiec, ten, ono ma tylko 23,5%. Ale Balans tego smaku, ponieważ to jest tylko dziesiątka, nie ma tutaj za dużo nut słodowych, ale jednocześnie nie czuć, żeby było puste. Sprawia, że to piwo kładzie wszystkie nasze jasne koncerniaki. No, może by tam się któraś łomża postawiła, tylko że łomża nie może się pochwalić tak niskim alkoholem. Bo tam tego alkoholu jest 6%. Dobra, no i zlaty bażant, e, dwunastka, powinien być jeszcze lepszy, znaczy będzie. Czasami tak nie jest, czasami, czasami jest tak, że właśnie lepszy jest ten, lepsza jest ta desitka, nie? Mniej tutaj czuję tego aromatu. Jeżeli chodzi o daty, tu jest do czerwca przyszłego roku 13 czerwca tu jest 29. Czyli teoretycznie dwa tygodnie młodsze jest to, ta desitka. ale to myślę, że to nie ma wpływu. Spróbujmy. Słodsze, oczywiście bardziej słodowe. Ale jest znowu w pierwszym łyku goryczka, przyjemna. E, no, słuchajcie, kurka, Słowacy mogą, a Słowacja to nie jest piwny kraj, wbrew pozorom. Słowacy bez Czechów to oni mają bardzo niskie spożycie piwa. Oni się nie liczą na rynku pi, yy, yy, piwnym. A co się okazuje? Że ich flagowy, yy, koncernowy lager, jasny, kładzie, mówię, 100% naszych, ja obawiam się, że nawet łąża by się nie ostała tutaj. Jest słodowość, jest goryczka, jest taka lekkość też, bo niestety łąże są takie przyciężkawe troszkę, nie? Żaden żywiec, żadne tyskie, żaden już o harnasiu, tatrze nie wspominając, nie ma startu do tego piwa. Nie wiem, czy y, ten zlaty baran, który się pojawia w Polsce, to już jest ta nowa receptura, czy jeszcze nie. Być może można po dacie to rozpracować, to znaczy czy, czy piwo, które jest w Polsce sprzedawane, czy ono jest na przykład z tego czerwca, czy tam maja, tego, do, do czerwca lub maja przyszłego roku, nie? Bo to oznacza mniej więcej, że ja je kupiłem w lipcu, ono ma datę do któregoś tam czerwca, czyli prawdopodobnie dają 12 miesięcy, nie? E... To jest naprawdę bardzo dobre piwo. No. Ja, bym, ja bym był więcej niż szczęśliwy, gdybym tak mógł smakować żywiec, tyskie. Dlaczego nie może? Przecież tenże zlaty barżant to nie jest jakiś tam niezależny browar. To jest, on należy do Heinekena. I można? Można. Jest goryczka, jest słodowość, a jednocześnie jest wszystko czyste, bez jakichś nieprzyjemnych nut. Powiem tak. Może nie są tanie, nie były tanie, ale naprawdę to jest, to jest bardzo dobre piwo. W kategoriach koncernowy lager, no to myślę, że sztos. W, w kategoriach koncernowy lager, jasne. Myślę, że jest lepsze niż Urquell, a może i nawet niż Radegast. No, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Brawo słowacki Heineken. Brawo zlatybarzan. Brawo browar Hurbanowo. To jest, yy, to jest naprawdę bardzo dobre piwo. Tak powinien smakować czeski, czy tam słowacki, pils. Oni nie używają oczywiście słowa pils, no bo y, jednak mają to myślenie, że pils jest spilzna. W, Cze w Czechach i Czeskie Cze Cze Czechosłowacji. E, więc oni używają leżak, czyli lager po prostu. Swetli leżak um, To jest po prostu jasny lager. E, ale to absolutnie nie jest jasny lager w kategoriach bez goryczki i tak To są świetne pilsy. Czyli co by się musiało stać? Myślę, że niestety, ale to jest też e, jakby nasza, wasza wina. To znaczy, jakby nawet taki y, żywiec czy y, tychy wyprodukowały takie piwo, to nie wiadomo, jak ono mi się sprzedawało. Ja wierzę, że dobrze, ale nie wiem. Muszę powiedzieć, że po tym sukcesie tego filmu o Trybunale, troszkę mi y, nadzieja wzrosła, że jednak y, Polacy nie są tak, że tylko słodkie i nie chcą goryczki w piwie i tak dalej, i tak dalej. Nie. Więc yy, m, wiele osób mi pisze, że słuchaj, miałeś rację, przychodzę do sklepu i trybunał eksport wymieciony, a te inne stoją, nie? Więc być może, że to będzie jakiś taki zaczyn, od którego się yy, wypączkuje to, że nawet w koncernach zrozumiałem, że musi być goryczka w yy, jasnym lagerze yy, czy pil się. Że musi być tam słodowość, że musi to być dobrze zrobione, bez gównianych dodatków, niesłodowanych. Zobaczcie, dwa piwa oba all Mold. I dobra, u nas żywiec też jest all mold i dyskie, e, e, od jakiegoś czasu też jest all mold, i, tylko niewiele z tego wynika. No. W każdym razie no, no, jestem pod wrażeniem. E, spodziewałem się, że będzie dobrze, ale jest bardzo dobrze. Także wasze zdrowie, i jak zlaty barzant świeży, to myślę, że można brać. Wasze zdrowie.